Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, często w komentarzach generalnie prosicie mnie o to, żebym zajął się tym artykułem 36 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi, między innymi na temat obowiązku szczepień. No natomiast ten artykuł jest już w brzmieniu od 2008 roku co najmniej, nawet wcześniej był od 2001 roku. Więc jakiekolwiek zmiany w tym momencie są redakcyjne. Ja nawet robiłem materiał na ten temat, gdzie omawiałem ten przepis przy okazji akurat testów na koronawirusa. Tutaj się powinien wyświetlić gdzieś Wam link na górze. No natomiast jeżeli wejdą jakieś znaczące zmiany i w końcu to już nie będzie projekt ustawy, ale już po poprawkach i tak dalej, to przejdzie chociażby do podpisu pod prezydenta, to taki materiał powstanie. Natomiast dzisiaj generalnie chciałbym porozmawiać troszkę inny temat. To na temat konkretnie dewastowania mienia w trakcie ostatnich protestów, a konkretnie chodzi mi o dewastowanie kościołów. Zapraszam na odcinek. No, proszę Państwa, powiem tak, protesty protestami, generalnie nawet robiłem wcześniejszy materiał na temat protestów i demonstracji, jak się przy nich może zachować, tutaj powinien się pojawić link. No, takie dewastacje to są niedopuszczalne, to jest po prostu przestępstwo, więc jeżeli ktoś wpada na taki głupi pomysł, no to jest zwykły chuligan i przestępca. Natomiast bronienie takiej osoby, która wpada do kościoła i próbuje tam sprofanować mszę, czy właśnie go zniszczyć, to uważam, że za przejaw skrajnej głupoty i nieodpowiedzialności. Więc no najlepiej, gdyby takie osoby, jak już chcą je sobie jakoś tak bronić w internetach czy w mediach, no to najlepiej, to biorąc pod uwagę, że nie mają nic mądrego do powiedzenia, to najlepiej, żeby zamilkły. I to byłby najlepszy pomysł. Od strony karnej, proszę Państwa, jak to wygląda? Generalnie tak, no tutaj przede wszystkim wchodzi w grę kilka przepisów karnych tak naprawdę, które są naruszone i tutaj mówimy o przepisach kodeksu karnego, więc już mamy do czynienia z przestępstwem, a nie jakimś tam wykroczeniem. Po pierwsze, tutaj mamy artykuł 195 kodeksu karnego. No i co tutaj my mamy tutaj w kodeksie karnym? Tutaj zobaczmy sobie, no czyli artykuł 195, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Paragraf 2. Ten sam karze podlega kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Ponadto w grę chodzi również artykuł 196 kodeksu karnego. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. To tyle, jeżeli chodzi generalnie o takie głupie wpadanie na mszę i robienie jakichś tam protestów. To naprawdę powiem tak. Więc no naprawdę gratuluję. To jest głupiego pomysłu, powiedzmy to wtąd. Nie wiem, kto doradzał takie coś, ale mam nadzieję nie prawnik, bo jeżeli na nie prawnik, to naprawdę takie osoby powinny wrócić na studia i jednak się puknąć w łeb, bo przepraszam, no szkoda mi słów nawet na ten temat. Więc moim zdaniem jak najbardziej ścigać i karać takie osoby, bo no, są pewne granice, których no, nie przekraczamy. Możemy protestować, możemy się ze sobą nawzajem nie zgadzać, no ale no jeżeli ktoś chce wykorzystać te protesty do wyładowania swojej emocji, wyładowania swojej agresji, powiedzmy w ten sposób, no to źle trafił. Proponuję, nie wiem, pójście do klubu piłkarskiego, pobieganie, pisanie się do klubu bokserskiego, poboksowanie sobie może w rękawicach, pobieganie, jeżeli ktoś ma dużo energii takiej, chce się rozładować. Ewentualnie tutaj za przykładem proszę o... No i proszę Państwa, tutaj też dodatkowo może w grę wchodzić również artykuł 288 kodeksu karnego, paragraf 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No i generalnie to tyle, jeżeli chodzi o takie przepisy karne w ten sposób. Proszę Państwa, w związku też z tym, że powiedzmy też sytuacja się dzieje się tutaj w Trójmieście, no i zbliża się też taka okrągła rocznica grudnia 70, no to tak mi akurat na myśl przychodzą porównania do co niektórych rzeczy. No i też proszę Państwa, tak od strony prawnej czysto, biorąc pod uwagę te przepisy, które Państwu przed chwilą przetoczyłem, łatwiej byłoby mi na przykład bronić osobę, która... inspirując się takim przebiegiem protestów w grudniu 1970 roku zdewastowało, czy nawet by podpaliła takie biuro poselskie, czy biuro partii,
niż osoby, która dewastuje kościół, więc powiem tak, bardzo głupie i bardzo nieprzemyślane, że tak powiedzmy, posunięcie. No i tak naprawdę nawet niezależnie od żadnych poglądów tutaj mam nadzieję, że takie osoby, które dopuściły się takich rzeczy, no to po prostu zostaną ustalone i zostaną ukarane, więc no i to tyle w tym odcinku byłoby. Pozdrawiam.